Dzień dobry moi kochani, zapraszam was na vloga z Chorwacji. Coś tutaj postaram się dla was nagrać, ale powiem wam, że no jak jestem po prostu gdzieś na wyjeździe, to zapominam tak wyciągać kamerę, więc zobaczymy jak to będzie, ale chciałabym mieć coś na pamiątkę. Jak widzicie, mamy piękną pogodę, świeci od rana słoneczko, troszeczkę kropi, ale jest duszno i my też całą noc mieliśmy włączony wiatrak, bo nie dało się spać. A taki mamy widoczek z naszego apartamentu. Więc zapraszam was na vloga Chorwacji. Właśnie plażujemy, jestem ubrana w strój kąpielowy, mam oczywiście czapkę z daszkiem. Co prawda słońce teraz zaszło, ale dzisiaj też ma być ładna pogoda i oficjalnie mogę wam powiedzieć, że już zostałam żoną, mam tutaj obrączkę. Dzisiaj mi palce tak popuchły, w ogóle ostatnio mam palce spuchnięte przez to, że jest tak gorąco. Pokażę wam jakie mamy tutaj widoczki, o zobaczcie, no już jest troszeczkę ludzi. Wróciliśmy do domku, ja właśnie zaczynam się malować i tak pomyślałam, że przy okazji się do was odezwę, bo po prostu jak jesteśmy na wakacjach, to mało nagrywam. Troszeczkę za jasny jest ten podkład niestety, ale zaraz nałożę sobie bronzer i będzie ok. Przed chwilką się właśnie wykąpałam i powiem wam, że dzisiaj jest tak gorąco. Przedtem jak dla was nagrywałam, to jeszcze tak nie było cieplutko, ale później ta pogoda się poprawiła. Chciałabym dzisiaj jakieś ładne zdjęcia sobie zrobić, więc ubrałam sobie sukienkę. No teraz jestem za blada, jeśli chodzi o ten podkład, ale to nic. I powiem wam, że jeśli chodzi o nasz apartament, to naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy tutaj dwa pokoje, mamy pokój gościnny połączony z kuchnią, mamy balkon, więc naprawdę tutaj niczego nam nie brakuje. Jest super. A jeśli chodzi o nasz ślub, to powiem wam, że obiecałam sobie, że nie będę płakać, ale no po prostu jak zobaczyłam mojego babcia, to się sama wzruszyłam. Goście też płakali, nasi bliscy. I największy to był stres do pierwszego tańca. Jak jedliśmy obiad i wiedziałam, że zaraz będzie nasz pierwszy taniec, to po prostu no czułam troszeczkę stres i myślałam, że nam po prostu ten taniec nie wyjdzie. Naprawdę było super, goście też byli zadowoleni, dużo osób chwaliło. Jeśli chodzi o nasz zespół, to powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie grali. Nie było czegoś takiego, że była pusta sala, że ludzie nie tańczyli. Bardzo dużo właśnie pozytywnych opinii dostawaliśmy na koniec, jak już po prostu żegnaliśmy naszych gości, że się nie spodziewali, że to będzie takie wesele, więc dla nas to jest też oczywiście komplement, bo bardzo długo też załatwialiśmy wszystko, zastanawialiśmy się jak to zorganizować i tak dalej. Ślub to jest coś, co jest ważne, myślę, że dla każdej kobiety, jak dla kobiety, tak i dla mężczyzny, ale myślę, że my kobiety bardziej się tym przejmujemy. Chcemy, żeby wszystko pięknie wyszło, wszystko super wyszło. Chorwacja też nam się udała, co prawda długo jechaliśmy, ale jest za to piękna pogoda. Też mieliśmy mieć zaraz sesję ślubną, ale musieliśmy przełożyć, bo i pani nie pasowało, i nam nie pasowało, bo zaraz mieliśmy mieć ten wyjazd do Chorwacji, wiecie, po prostu cały czas coś. I dla nas to nawet było na plus, że ta sesja będzie po powrocie z Chorwacji. W Chorwacji też zauważyliśmy, że jest bardzo dużo górek i niestety przy takich upałach to jest na duży minus, ale też wiecie, nie chcę narzekać. Najważniejsze, że mamy pogodę. Zaraz też się zbierzemy do sklepu na większe zakupy. Dzisiaj to jest też taki pierwszy dzień, kiedy robię pełniejszy makijaż, bo wcześniej to wiecie, nie było sensu. Bo szliśmy na plażę, byliśmy długo na plaży, więc po co się malować mocno. A dzisiaj zrobię sobie taki pełniejszy makijaż, bo chciałam się ładnie ubrać i zrobić ładne po prostu zdjęcia. I też jak będziecie szukać na przykład noclegu w Chorwacji, to zwracajcie uwagę na to, żeby ta klimatyzacja była, bo bez klimatyzacji naprawdę będzie ciężko. Zaraz idę wysuszyć włosy, dzisiaj mam też ochotę sobie je nakręcić, więc tak wiecie, chcę się ładnie ubrać, wieczorem też planujemy gdzieś wyjść. Okej, ja skończę się malować i później się do was jeszcze odezwę.
Kochani, my właśnie zmierzamy na plażę i dzisiaj jest tak przyjemnie, bo jest słoneczko, jest cieplutko, mamy ponad 30 stopni dzisiaj, jutro ma być 35, ale jest taki wieterek, więc jest przyjemnie. Troszeczkę bym chciała się opalić, żeby było widać, że byłam na wakacjach, ale też chcemy popływać, skorzystać po prostu, a później wybierzemy się na spacerek, więc też zabiorę Was razem z nami, bo po prostu to jest dla nas też pamiątka. Tak się w ogóle zastanawiałam, czy jak pojedziemy do Chorwacji, czy będę miała czas na nagrywanie, czy będę myślała o tym nagrywaniu, ale no jednak chciałabym, żebyśmy mieli właśnie z Pawciem taką pamiątkę, a przy okazji dla Was nagram vloga, jak tutaj spędziliśmy czas. Co prawda za dużo nie nagrywam, ale zawsze coś tam się do Was odezwę, więc jeszcze będziemy 5 dni, tak? Tak. O, to my jeszcze zobaczymy sporo. Okej, więc my idziemy na plażę i odezwę się do Was później. Wybrałam się sama na spacerek, a Pawcio pilnuje naszych rzeczy, bo powiem Wam, że ja lubię się opalać, chciałabym się troszeczkę opalić, ale też lubię spacerować i zobaczyć coś ciekawego, a naprawdę widoczki mamy przepiękne. Zaraz Wam też wstawię przebitki i powiem Wam, że naprawdę jest cudownie. Pogoda nam się udała. Dzisiaj ma być ponad 30 stopni, jutro też ma być 35. My właśnie idziemy na spacerek. Założyłam sobie oczywiście czapkę z daszkiem, umyłam włosy, ale nie chciałam już ich wiązać, bo cały czas wiążę. Ubrałam sobie bluzeczkę na takie cieniutkie ramionczka, żeby było mi wygodnie. Idziemy w bardzo fajne miejsce, przynajmniej mam taką nadzieję, bo wczoraj kawałek się przeszliśmy, ale nie doszliśmy do końca, chciałabym zobaczyć, co tam jest dalej, więc zaraz się okaże. Ciężko się chodzi, jak jest tak gorąco, ale z drugiej strony szkoda też siedzieć w domu, bo w domu to ja mogę sobie siedzieć, jak jesteśmy na miejscu, jednak na wakacje chciałabym zobaczyć jak najwięcej i zobaczyć, jak to tutaj wygląda, bo też nie wiem, kiedy następnym razem pojedziemy do Chorwacji, ale na razie korzystamy, cieszymy się po prostu. Super, że mamy ładną pogodę, że jest słoneczko, co prawda męczy, jak jest za gorąco, ale ja nie chcę narzekać. Cieszymy się po prostu z tego, co jest. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Właśnie wybraliśmy się na spacerek, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Kochani, wybraliśmy się jeszcze wieczorkiem na spacerek. Właśnie idziemy zobaczyć, jak wygląda Makarska nocą. A powiem Wam, że teraz naprawdę przyjemnie się spaceruje, bo jest troszeczkę chłodniej. Jest oczywiście dalej gorąco, ale wieje troszeczkę wiaterek, więc jest dużo lepiej. I największym minusem jest tutaj ta górka do apartamentu, ale teraz nie jest tak źle.